Hej, witam Was serdecznie po raz kolejny. Przepraszam za długą przerwę, ale no właśnie to jest specyfika tego vlogu. W ogóle ja mam na imię Ania, jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie. To jest właśnie specyfika tego vlogu, że ja nie nagrywam tych odcinków bardzo dużo, ponieważ nie o to tu chodzi. Ja odcinki nagrywam wtedy, kiedy coś dzieje się w moim życiu właśnie odnośnie tych moich poronień, badań i tak dalej. I na tym się skupiam. Więc dlatego też nie ma tych odcinków tak dużo i dlatego też nie wrzucam je co chwila, ponieważ na chwilę obecną nadal jest zastój. Jeszcze nie otrzymałam listu ze szpitala z informacją, kiedy będę miała moje pierwsze spotkanie. No czekam, dzwoniłam do nich, powiedzieli, że w przeciągu kilku tygodni powinnam dostać właśnie pierwszy list z informacją, kiedy właśnie będę miała pierwsze badania. Ale w międzyczasie, bo w przyszłym tygodniu miną 3 miesiące, odkąd jestem na diecie, więc też tak mnie korciło i też będę miała badania w tej prywatnej klinice, do której chodzę. Będę badać znowu poziom TSH i FT4, dlatego że chcę zobaczyć, czy te moje wyniki idą w dół. Bo jak wiecie, były zawyżone, tam wskazywało na to, że jest niedoczynność tarczycy, może Hashimoto, bardzo, bardzo dużo na to wskazuje, że to jest Hashimoto przez te moje właśnie badania anty-TPO i anty-TGA. Na chwilę obecną ich nie wykonuję. Myślę, że poczekam jeszcze z miesiąc, o ile nie będę miała już właśnie skierowania do szpitala i wtedy je wykonam i zobaczę. Na chwilę obecną, jak mówię, no już za tydzień minie 3 miesiące, odkąd jestem na diecie, idzie mi bardzo dobrze nadal z dietą i z ćwiczeniami. Teraz na chwilę obecną mam zastój. A dlaczego? Słuchajcie, dopadł mnie COVID. Uciekałam przed COVID-em ostatnie półtorej roku, no ale COVID się znalazł, przypałętał i no mam, jestem na izolacji w domu, ale jak widzicie, czuję się bardzo dobrze i przechodzę ten COVID bardzo, bardzo dobrze. Jedyne co, to mam zablokowany nos. I jak to w ogóle się wydarzyło? To było tak, że ja tydzień temu dokładnie, w poniedziałek, normalnie pojechałam do pracy, czułam się bardzo dobrze, wszystko robiłam i po południu w pracy zaczęłam się dziwnie czuć. To nie było tak, że ja się źle czułam, że coś mnie bolało i tak dalej, tylko po prostu zaczęłam się tak bardzo dziwnie czuć, jak nigdy wcześniej w życiu. No i postanowiłam, że zrobię w pracy test, ponieważ no mamy do nich dostęp. No i tak też zrobiłam i od razu test wyszedł pozytywny. Tak więc od razu szybko do domu, umówiłam się na ten test PCR, no i oczywiście wynik przyszedł pozytywny, także jestem na izolacji, wraz ze mną moje chłopaki, no ale pogoda jest cudowna, przed chwilą sprawdzałam na termometrze, w słońcu jest 36 stopni już, a jest 11:30, coś takiego. Więc fantastycznie, więc cały czas tak naprawdę jesteśmy na dworzu, spędzamy miło czasu, to jest za mną jest nasz basen i powiem Wam, że nawet ja do tego basenu wchodzę, ale nie zanurzam się całkowicie, tak wchodzę tylko po pas, ponieważ boję się, że nie daj Boże rozchoruję się bardziej, ale no przechodzę przez ten COVID bardzo dobrze i tutaj w ogóle też taka informacja, że no ja nie miałam szczepionki, nie brałam szczepionki, z różnych powodów, między innymi właśnie dlatego, że byłam w tym czasie, kiedy już mi należała się ta szczepionka, a należała mi się już w styczniu, ale wiecie, ja byłam w jednej ciąży, potem w drugiej ciąży, więc ja nie chciałam ryzykować i to wszystko dla mnie było takie bardzo stresujące, więc ja szczepionki nie miałam, a no przechodzę ten COVID bardzo dobrze, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że moi chłopaki się nie rozchorują, na razie są zdrowi, ponieważ no w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia wyjeżdżamy na wakacje, więc trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dali radę i się nie rozchorowali, bo bardzo na te wakacje czekamy. Ale to tyle odnośnie COVID-u. No właśnie, mam zapchany nos, może słychać, może nie. Oprócz tego wszystko jest fantastycznie. Słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć. Zamówiłam sobie książkę. Książkę zamówiłam na Amazonie. Nazywa się ta książka Hashimoto na widelcu Magdaleny Makarowskiej. Ja po prostu weszłam sobie na Amazona i wpisałam sobie no, Hashimoto. I słuchajcie, wyskoczyła mi ta książka i ta książka jest w ogóle w języku polskim. Ja ją zaczęłam czytać kilka dni temu, bo kilka dni temu ona też dojechała do mnie. I powiem Wam, że jest bardzo fajna. Bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć z tej książce. I tu są, nie tylko są przepisy, ale też, słuchajcie,
jest bardzo, bardzo dużo innych fajnych, przydatnych no, rzeczy, których można się dowiedzieć. Na przykład w rozdziale pierwszym jest początek drogi, czyli tutaj wyjaśniają na przykład, co zawiera poradnik, co jak się nazywa w tarczycy, Hashimoto, czy faktycznie to mamy, jak do tego dojść. Potem jest strategie dietetyczne w chorobach tarczycych, czyli choroba Hashimoto, a insulinoodporność, gluten, a sprawa tarczycy, a może jednak to low food map, programowanie mikrobiotyczne, jak wspomóc jelita, co leży na wątrobie, czyli wszystko też o wątrobie. Potem jest niezbędnik psychologiczny, co się dzieje, jak cię dopada Hashimoto. Potem jest interwencja dietetyczna. Potem jest natura na ratunek, czyli co się dzieje, jak biegunka, problemy żołądkowe, zaparcia, wzdęcie, kuchnia idą, czyli jak unikać toksyn, żeby uważać z chemikaliami, kosmetyki. I potem jest właśnie codzienna dieta, żywienie na pierwszym etapie, czyli eliminacja, ale co zamiast, ile jeść i przepisy na 4 do 6 tygodni. Potem jest żywienie na drugim etapie, potem jest żywienie na trzecim etapie i ta książka jest bardzo, bardzo fajna. Wszystko jest fajnie tak opisane, wiecie, tak naprawdę tak jak krowie na rowie, że tak powiem. Wszystko jest bardzo łatwo rozumieć, też kolorami jest wszystko tak porozdzielane, więc fajnie się to czyta. Bardzo, bardzo dużo niezbędnych informacji i powiem Wam też, że przepisy są bardzo łatwe, ponieważ powiem Wam, że wiecie, jak to jest z książkami kucharskimi czasami. Otwieramy i już nam się na samym początku nie chce, bo przepisy są tak skomplikowane albo są takie składniki, że nie pójdziemy do sklepu i nie dość, że to kosztuje bardzo dużo, to jeszcze potem no, użyjemy raz i potem leży w szafie i nie wiemy, co z tym robić. Nie, tutaj bardzo fajne są proste składniki, takie raczej, co wszyscy znajdziemy w naszych szafkach kuchennych. A tu akurat właśnie otworzyło mi się na stronie, jest dużo takich przepisów właśnie, jak poprawić swoją urodę, jak właśnie unikać jakichś tam chemikali, kosmetyków i zrobić różne na przykład preparaty do włosów czy na cerę właśnie z domowych składników. Na przykład tutaj jest taka maska na porost włosów, czyli jedno żółtko, dwie łyżeczki oleju lnianego, jedna łyżka miodu. No i właśnie tutaj jest przepis, jak to wszystko połączyć, albo na przykład maska białkowa na porost włosów, maska lniana na suche włosy, no czyli takie jak ja mam, bo ja mam suche włosy, peeling odżywczy, lniano-owsiany, maseczka do skóry trądzikowej, odżywka morelowe do cery suchej, mnóstwo, mnóstwo, dla każdego coś tutaj się znajdzie i tak jak mówię, składniki są bardzo takie proste. A co jeszcze? Maseczka rozjaśniająca do skóry z przebarwieniami, naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych fajnych przepisów, peelingi różne. No i potem właśnie są różne przepisy i tak dalej, na przykład na chlebek gryczano-owsiany z jogurtem i makiem i no dosłownie słuchajcie, 8 łyżek płatków owsianych, 8 łyżek płatków gryczanych, 200 ml jogurtu naturalnego, 3 jajka, przyprawy czomber i sól, 3 łyżki maku, no czyli takie proste, prawda, składniki. Tu są też takie bardziej wymyślne, na przykład ryby bądź mięso w galarecie, ale mówię Wam, składników jest dosłownie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I naprawdę są takie bardzo łatwe, typu włoszczyzna, seler naciowy, cytryna, żelatyna, oliwa. Rzeczy, które naprawdę, tak jak mówię, znajdziemy w naszej kuchni. I jest bardzo, bardzo dużo fajnych właśnie przepisów, na przykład omlet z kozim serkiem albo koktajl bananowy. Także jak ktoś jest zainteresowany, to powiem Wam, że polecam Wam tą książkę. O, tak jeszcze raz Wam pokażę. Chyba mogę ją, się wydaje, reklamować tutaj na YouTubie, pomimo tego, że ja autorki no, nie znam i dla mnie to jest coś nowego w ogóle ta książka, ale mówię Wam, czytam sobie pomału i bardzo, bardzo jestem zadowolona, bardzo fajnie. I już nawet kilka przepisów wypróbowałam i naprawdę jest fajne, smaczne i to jest tak, że te przepisy nie są tylko i wyłącznie dla osób chorych właśnie, tylko też i dla innych
domowników, bo moi chłopaki też zjedli kilka potraw, które gotowałam z tej książki i bardzo im smakowało, albo na przykład zastępowałam dla nich coś, że zamiast serka bez laktozy, jak dla mnie, im używałam z laktozą. Także no da się coś tam wykombinować, jest smacznie. No i myślę, że to by było na tyle. No patrzę, 10 minut tylko ten odcinek, no ale o czym mam tutaj wielce opowiadać Wam. W tą sobotę jadę na badanie krwi, będę robić to TSH i FT4 i zaraz pewnie w sobotę, no albo najpóźniej w niedzielę będę miała wyniki, więc wrzucę jakiś szybki filmik i powiem Wam. No a póki co, no do czwartku jestem dalej na izolacji i korzystam z pogody, póki jest, ponieważ no ma padać od czwartku, więc zobaczymy jak będzie. Więc słuchajcie, no dzięki, że mnie słuchacie, oglądacie. Dziękuję też, że są osoby, które subskrybują i myślę, że tych osób będzie więcej. Jak tylko zacznę chodzić właśnie do tej kliniki poronień, to myślę, że będzie sporo osób, które będzie chętnie oglądało, no bo to jest taki temat, że dziewczyny nie wiedzą, co mają robić, zwłaszcza właśnie tak jak mówię, jesteśmy tutaj na obczyźnie. Teraz nie wiadomo, jak to wszystko wygląda krok po kroku, a ja naprawdę chcę Wam to wszystko przekazać właśnie tak, jak to działa, krok po kroku, ile się czeka, jak to wygląda. Więc słuchajcie, ja Wam życzę dużo zdrowia i do weekendu, czyli no już za parę dni, to ja Wam powiem, jak to u mnie z tymi wynikami, bo jak wiecie, no dieta może działać cuda.